Słuchajcie, w tym odcinku przedstawię Wam 5 najgorszych superataków w Brawl Stars, ale jeszcze przed tym chciałbym Was zaprosić do mojego klubu, który nazywa się Matty Team, wstępie za 14 tysięcy pucharków. Jeszcze zostawcie tutaj taką łapkę w górę pod tym filmem. Cel pod tym filmem to jest 300 łapek w górę. I jeszcze subskrypcje. A my już zaczynamy. Pierwszym superatakiem jest superatak Gale'a, który moim zdaniem nie jest aż taki dobry, ponieważ zadaje tylko 140 obrażeń na pierwszej mocy. No i widzicie, to jest taki słaby trochę superatak. Może czasami się przydać, bo odpycha przeciwników, lecz to jest mało przydatny i ląduje na liście najgorszych gadżetów. Przechodzimy do następnego. Następny superatak na liście jest superatakiem Colta, który niby z jednej strony jest dobry, ale z drugiej strony wystarczy jedno małe przesunięcie przeciwnika i już cały superatak jest nieużyteczny. Więc zajmuje miejsce na liście najgorszych gadżetów w Brawl Stars. Przechodzimy do następnego. Następny superatak jest od Barley'a. Nazywa się Ostatnia Szansa i mi się tak bardzo on nie podoba i moim zdaniem jest nieprzydatny, ponieważ mogą przeciwnicy z tego szybko uciec, na przykład jak są na boku, i też to czasami nie trafia w przeciwników, więc superatak trochę bezużyteczny, a my już przechodzimy do następnego superataku. Następny superatak w tym odcinku należy do Bee. I on bardzo mało obrażeń zadaje i spowalnia. Moim zdaniem powinien zadawać więcej obrażeń albo przynajmniej zatruwać. No nie wiem, albo co innego robić, ale żeby był trochę lepszy, żeby go trochę ulepszyli. Ponieważ ten superatak moim zdaniem jest za słaby, jak na taką postać jak Bee. Bee sama w sobie nie jest taka znowu dobra, lecz jej drugi atak, ten żółty atak, może zdziałać już dużo. Więc dla tej postaci przydałby się trochę lepszy ult niż taki. A my już przechodzimy do następnego ulta. Ostatni ult w tym odcinku jest do Jackie, który przyciąga przeciwników w jej stronę i daje jej taką tarczę ochronną. Jackie powinna mieć moim zdaniem trochę lepszego ulta, ponieważ jest dobrą postacią i zasługuje na lepsze ulta niż takie coś. To jest po prostu bezużyteczne czasami. W sumie po co przyciągać przeciwników do siebie w taki sposób? Już lepiej przyciąga Genę niż Jackie. I jeszcze tego ulta można zatrzymać, na przykład strzelając ultem Shelly w Jackie lub wjeżdżając Bullem, odpychając Bibi i takie różne rzeczy jeszcze. Więc moim zdaniem Jackie zasługuje najlepszego ulta. A więc to na tyle w tym odcinku. Cel pod tym odcinkiem to oczywiście 300 łapek w górę. I oczywiście subskrybujcie ten kanał i wpadajcie do klubu Matty Team. A ja się z Wami żegnam i pa!